Już nie mówię tylko o zmienieniu tytułu, ale cała ta historia. Uważasz, że Cassius przesadził? Powiedz mi, czy ta walka nie jest dla ciebie najważniejszą walką w życiu? To zapij dalej na trening! I już jesteśmy, bo właśnie tutaj, na tym oktagonie, odbędzie się największe, najbardziej wyczekiwane i najbardziej emocjonujące widowisko tego roku. Polecą potężne grzmoty. A tak poważnie, to będzie się działo, będzie ogień, więc kupcie pay-per-views, linku w opisie, no bo nie możecie tego przegapić, naprawdę. Tutaj tworzy się historia. Do zobaczenia. Ej, poczekaj. Jeszcze jedna rzecz. W tym odcinku idziemy zapytać zawodników, jak się czują przed walką, jak się przygotowują, jakie jest ich nastawienie. Zadamy kilka pytań, wygodnych, szczerze mniej wygodnych. Dowiemy się, co czują przed wyjściem do tego zacnego oktagonu, zanim się zamkną drzwi. Po naszym ostatnim wywiadzie ludzie sugerowali, że nosisz telewizory, czy też może arbuzy pod pachami? Ja mam przykurcze, normalnie jak mam luźną rękę, to ona jest w ten sposób ustawiona, nie jest do końca wyprostowana. Maksymalnie mogę tak wyprostować, okay. Przez to te kręce się układają w ten sposób, że to tak wygląda. Jesteś Ale powiedz mi, to jest związane z tym, że się nie rozciągasz? Wiesz co, to jest, kurczę, uraz miałem za mało lata na tych rękach, chyba od nieumiejętnego ćwiczenia na siłowni, okay. Że coś w tym stylu i kurczę, nie wiem, może da się coś z tym zrobić, ale jakoś się do tego nie zabieram. Jak nastawienie przed walką? Bardzo dobrze, no. Stresujesz się bardziej niż przed ostatnią galą? Nie, nie? No co, teraz to jest w tym samym miejscu, jestem tu jak u siebie, wiesz o co chodzi, nie? Czyli sugerujesz, że jesteś faworytem? Czy faworytem wśród ludzi to nie jestem, bo stawiają głównie na niego, ale tak naprawdę w każdej walce byłem underdogiem, więc, a dwie z trzech wygrałem, więc... No okej, okay. No zgadza się, no a z Michałem Hartke i tak wyszedłeś zwycięsko. No można tak powiedzieć, nie? Zyskałem na tej walce. Najlepszy zawodnik federacji Fame MMA? Wiewiór. Najsłabszy? Ferrari. Nie no, ale tak szczerze? Tak serio, najsłabszy Krużwil, no. Witam panie Gasprze. Kurde, ciężko, ty podajesz mi dika. Jak się czujesz przed walką, jak nastawienie? Luzik i to myślę, że jest najważniejsze. Mogę spokojnie zasypiać, nie mam problemu. Nie ma spinki? Nie ma spinki. Czyli ogólnie spodziewałeś się, że będzie większy stres, czy że będzie mniejszy stres? Myślałem, że będzie większy, możliwe, że jeszcze przyjdzie. Przed samą tą, ale póki co jest luzik. Jest straszny. Spokój. Tak. To ważne, żeby zachować zimną głowę, a dopiero przed samym wyjściem do oktagonu, wiesz, wtedy już te emocje, ale jak już wyjdziesz, to zobaczysz, że będziesz robił roboty. W innym świecie. No, myślę, że będzie dobrze. Jest naprawdę... Zrobiłem pełen okres. Jarasz się? No jarasz się, ale nie jakoś tak, wiesz, no nie tak, podpalam się. Nie podpalam się, dokładnie. Ja się podpalam tylko na konferencjach, a tutaj jestem, nie mam się do czego podpalać, wiesz o co chodzi. Tak. Zrobiłem 100% przygotowania, co mogłem, nawet jakbym przegrał, to nie mam sobie nic do zarzucenia. Jak wrażenia po trailerze? Co sądzisz o Marcinie Dubielu i tym, co pokazał? Jak podjudza. Nic ciekawego, jak widziałeś tego jego low kicka, co tam stało? Czyli mogę dać tytuł Kasol Boński? Marcin Dubiel nie pokazał nic ciekawego. Nie, ale widziałeś jakiego low kicka tam walnął na tym trailerze? Widziałem, no. Widziałeś jak stopę miał wykroczyć? Widziałem, no. Znaczy widziałem ogólnie nawet o 1% się nie przechyliła w lewą stronę, no stał i miał wprost nogę, no nie wiem, jeśli on tak będzie kopał, no to... To będzie nie wróżysz mu sukcesu. No i tak mu nie wróżę sukcesu, ale jak tak będzie kopał, to... Bo ja naprawdę liczę, że Marcin coś pokaże, że się czegoś nauczył w te 3 miesiące. Czyli ty chcesz, żeby on coś pokazał? Ja chciałbym, żeby coś pokazał. To była fajna walka. No bo to bez sensu, jakbym go szybko pokonał na przykład. Ale chciałbyś, żeby walka trwała 3 rundy, czy chciałbyś go znokautować? To zobaczymy, Anzor mi powiedział, jak jest okazja, żeby kończyć, to kończysz, a jak nie, to nie i walczysz cały czas, ile trzeba. Jestem gotowy na 3 rundy, więc... Ale trzeba sobie wizualizować w głowie walkę. Ja to wizualizuję sobie. Jeszcze w ani jednej wizualizacji Marcin nie był zwycięzcą. Okej, to jest ważne. Więc daję mu szansę tylko z logicznego podejścia do tego sportu, że każdy ma szansę wygrać, ale no, Marcinku, będzie ciężko.
Czyli pewny siebie zawodnik, tak trzyma, już ci nie podaje ręki przez to, a może tak, już możesz wyciągnąć. Dobra. Dzięki. Dzięki. Bardzo fajnie, że byliście. Najlepszy zawodnik Fame MMA według ciebie? Masz 5 sekund. Tyburski. Najsłabszy zawodnik według ciebie? Olejnik. Miło cię widzieć. Siema, byku. Ludzie o tym nie wiedzą, ale ty trenowałeś sporty walki. Coś trenowałem. Coś trenowałeś. Chciałbyś się kiedyś sprawdzić w oktagonie, czy nie bierzesz tego pod uwagę? Ja tę odpowiedź muszę za każdym razem, słuchaj, przeanalizować. Nie, bo ja zawsze mówię dokładnie to samo. Wolałbym nie. Wolałbyś nie. Wolałbym nie, bo bardzo mi się podoba moja praca. Uważam, że to bardzo by kolidowało. Gdybym wszedł już w ten tryb zawodnika, to ciężko by mi wrócić do bycia profesjonalnym dziennikarzem, rozmawiania ze wszystkimi zawodnikami bez żadnych podziałów, bycia kompletnie bezstronnym. Oczywiście byłoby to, można by to zrobić, ale później, gdybym przykładowo przegrał z kimś ze świata YouTube'a, jak ja bym spojrzał takiemu Różalowi w oczy czy Michałowi Materni, robiąc z nimi wywiady, prawda? Jasne. Ja jako włodarz też muszę starać się być bezstronny, ale myślę, że mi to się udaje. No tobie się udaje. Ostatnio były jakieś zarzuty do Boxdela z tego, co słyszałem. Jakieś tam były. A co ty o tym sądzisz? O konflikcie Marcina Neumana z Kasiem? Wiesz co, ja byłem bardziej przejęty, bo nagle, kiedy Kasio powiedział, że ja zmieniłem ten tytuł, mnóstwo ludzi kompletnie tego nie rozumieją, zaczęło mnie atakować. Aha, bo też właściwie tak, Kasio ciebie zaatakował. No powiedzmy, to nie był do końca. Zarzucił tak, tobie, że uległeś presji Marcina Neumana i zmieniłeś tytuł. Tak, bo zmieniłem tytuł, ale to raczej Kasio potraktował to tak personalnie, gdybym ja coś zrobił Marcinowi Neumanowi albo w drugą stronę. Ja nie wziął tego pod uwagę, że ja po prostu jako dziennikarz dodałem tytuł, który faktycznie godził w Marcina Neumana i mimo, że był w cudzysłowie, bo Marcin Neuman do mnie zadzwonił, nie wiem czy ty wiesz o tym. Ale zadzwonił to, to była taka prośba w nocy. Słuchaj Mateusz, jest taka sprawa, czy mógłbyś zmienić tytuł, czy było pod naciskiem? Nie, właśnie to było tak jak mówisz. Marcin powiedział mi, Mati, bardzo cię proszę. I ja na początku powiedziałem, że słuchaj Marcin, ale to nie jest przecież mój tytuł, to nie jest tak, że ja informuję ludzi, że miałeś romans z Godlewską, tylko to powiedział Kasiu, jest cudzysłów. On mówi, Mati, nie wszyscy zrozumieją cudzysłów, to mi niszczy rodzinę, nie może tak być, że on sobie coś powie, a ludzie nie zauważą cudzysłowiu i będą myśleli, że to jest kompletna prawda. No taka sugestia. Mam żonę, mam dziecko, proszę cię, i przez to, że właśnie powiedział dwa razy, proszę cię bardzo, jeżeli możesz, wiesz, że nigdy się nie wtrącałem w wywiady, w tytuły, nigdy nic nie miałem, jeżeli możesz, to zrób to dla mnie i dla mojej rodziny. W internecie nie każdy zna zasady gramatyki i ortografii. Jeden cudzysłów może być niezrozumiany przez ludzi, a ja raczej nie czuję się osobą, która mogłaby informować o potencjalnych romansach i niszczyć małżeństwa i doprowadzać do rozstania. Tym bardziej, że nie usunąłem wywiadu. Wszystko jest cały czas, tylko po prostu zmieniłem tytuł, żeby ludzie sami mogli zinterpretować słowa Kasiusza. Okay. Bo go później dopytywałem i on później już nie podał żadnych dowodów. No tak, no ta sprawa wzbudziła wiele kontrowersji. Już nie mówię tylko o zmienieniu tytułu, ale cała ta historia. Uważasz, że Kasiusz przesadził? Boisz się podpaść Kasiuszowi teraz? Nie, no Kasiusz to jest mój kolega, wszyscy o tym wiedzą. Nie chciałbym zrobić takiej sytuacji, że... Nie bądź stronniczy. No właśnie nie, chcę powiedzieć, że nie chciałem, żeby ktokolwiek mógł pomyśleć, że ja się boję mu podpaść, czy cokolwiek w tym stylu, tylko chciałem do tego podejść tak dosyć rezolutnie. Oni mają swój konflikt, grają swoje gry, ale uważam, że wciąganie w to rodziny jest kompletnie bezsensowne, bo wiadomo, no jak ktoś ma żonę i dziecko, to takich rzeczy się nie robi. Uważam, że nie powinno tego być, ale z drugiej strony też Kasio, gdyby podał jakiekolwiek argumenty, to jeszcze miał ręce i nogi, a kiedy ja go dopytywałem w tym wywiadzie, okazało się, że tych argumentów nie ma. Okej. Więc uważam, że to było po prostu niepotrzebne. To był krok za daleko, ale uważam też, że Marcin Neumann chyba troszeczkę za mocno się w to wciągnął emocjonalnie, w takim sensie, że jeżeli naprawdę, bo gdyby nie było z nim żony, byłby taki wściekły, to rozumiem, ale była z nim żona, wszyscy wiedzą, że to nie była prawda, więc chyba też troszeczkę za mocno to wszystko odebrał. No bardziej wiesz, opinia publiczna, ludzie potem wiesz, już taki zostaje taki niesmak lekki. Wiesz jak to jest? Że może o to bardziej chodzi, takie straty. Ale no wszystko lekko zostało wytłumaczone, tak, no jak miało zostać wytłumaczone. No u ciebie, no ale Kasiusz jeszcze no nie stosował i myślę, że nie stosuje swojej racji. Nie, no na Cage'u mówił, że powiedział takie zdanie teraz. Znaczy on powiedział, że on nie wiedział, ale domniema, domyśla się, że tak mogło być. Tak. O widzisz, trafiłem, coś takiego powiedział. O widzisz, trafiłem chyba, skoro go tak zabolało. A skoro powiedział, że trafiłem, znaczy, że domniemywał. Tak, domniemywał dokładnie. I to nie było tak, że on wie, że on powiedział, że... No niby u ciebie powiedział, że jest pewny. Ale on, jak go pytałem o takie typowe dowody, to mówił, że nie ma. Okej. Mówił coś w stylu właśnie, że no wszyscy widzieli, ale jak konkretnie, to nic nie wiedział. Dobra, dwa szybkie pytania. Znasz się mocno na sportach walki, więc twoje odpowiedzi będą mocno rzetelne. Najlepszy zawodnik federacji Fame MMA. Nie patrząc na kategorie wagowe, po prostu taki talent, taka osoba, która według ciebie się najbardziej wybija
która robi duży progres, ma determinację. Ale wiesz, wszystko zależy od walk, bo jeżeli ktoś powie, o, powiedział, że Kubańczyk, a z kim walczył Kubańczyk z Elpro, a ale wiesz, ale to nie musisz samo z patrzeć na to, ile walk stoczył. Możesz to jest taka odpowiedź, że... którą sobie tylko narobię wrogu. Ja bym powiedział, że ja zawsze takie topów, które uważałem w Fame MMA, to był to Kubańczyk i Samu. W sensie każdy jest w czymś swoim naprawdę bardzo dobry. Najbardziej chyba utalentowany, najwięcej osiągnął z tego, co ja wiem, to Kubańczyk. No. Nie licząc właśnie tego, że Alan Kieciński jest zawodowcem, czy że Pająk. Mi się bardzo podoba zestawienie Malciński, Marcin Kotra, Kubańczyk. To, też, co, oczywiście, to co pokazane, że być może będą walczyli, ja bym chętnie to to jest mega fajne stawienie na wysokim poziomie sportowym. Najsłabszy zawodnik Fame MMA? Nie, bo ten zawodnik będzie później wyzywał do walki. Nie. Kto się zaprezentował najgorzej? No Olejnik się nie zaprezentował zbyt dobrze, okay. ale miał charakter, żeby wyjść do oktagonu. A gdyby zestawić Cypisa z Olejnikiem, to by wygrał? Cypis. No Cypis jest parterowcem. Okay. Miałem cię zobaczyć walkę Cypis-hater. W parterze. Kurde, ale jakim... Ale jakim parterowcem jest Cypis stale? To okay, są twoje słowa. Ja też nie jestem stale dobrym parterowcem, nie? Bo okej. Okay. Ale stary, co Cypis robi? Przewrócił się z Kubikiem. On go wyciął. No i co się stało? Przecież się zaczyna. No tak, obalił go i zaszedł za plecy, zapiął nogi. Stary, tam było wszystko no tak, perfekto. Dobra. Spoko. Zajebiście. To jak chcę zobaczyć Cypisa? Ja mogę z niej wyjść aż, bo... Ale Cypis cię dużo lżejszy chyba, nie? No, nie wiem. Ale nie wiem. Ale ja chcę zacząć walkę Cypisa z Olejnikiem, bo dla mnie to... Ja Cypisa lubię mega, to jest mega ziomek w ogóle stary. A nie szanujesz jego dokonań parterowych. Właśnie, kurde, chciałem jeszcze raz zobaczyć, nie? Jego walkę. Dobra, dzięki jeszcze raz. Trzymaj się. Hej. Słuchajcie, jestem... z jedną z największych gwiazd Fame MMA. Tak jest, witam wszystkich. Tomasz Olejnik. Tomku, zacznę od mniej przyjemnego aspektu. Wiele osób powiedziało, że możesz wydawać się najsłabszym zawodnikiem federacji. No nie powiedziałbym do końca, że tak jest. Nie zgadzasz się z tym? Nie zgadzam się. Chciałbyś im udowodnić, że tak nie jest? Chciałbym. To dalej na trening! Bo ja widzę, że ty gdzieś tam cały czas masz tą motywację, chcesz walczyć, nie poddajesz się, a to jest ważne. Tak jest. Masz charakter. Myślę, do 3 razy sztuka. Do 3 razy sztuka, bo na razie masz bilans 0-2. No niestety. Ale wszystko da się, wszystko siedzi w tobie. Jasne, że tak. Moim zdaniem, pomiędzy walkami nie trenujesz. Pomiędzy walkami? No. Nie, trenuję. Nie. Tak. Jak się przygotowujesz do walki? Tak, jak się przygotowuję do walki. Ale teraz nie jesteś w treningu, teraz nie? Nie. Teraz trochę YouTube'a wiem, że ciężko jest się zmotywować, nie mając walki na horyzoncie. Tak jest. No i teraz też trochę YouTube'a zacząłem robić, tam z Markiem i też u siebie na kanale, więc... Wróciłeś do Marka? Tak. Dogaduje ci się? Z Mariuszem. Tak jest. Z Mariuszem? Tak. Czyli jakby ta walka was pogodziła i wróciliście do Marka. Tak. Chcemy teraz Markowi pomóc, bo... w tych trudnych czasach, gdzie mu kanały co chwilę zamykali, jakoś... no trzeba budować zasięgi. Podoba ci się w tej ekipie? Tak jest. Odnajdujesz się? Tak. Kłócicie się dużo? Nie, wcale. Bijecie może czasami się zdarza, ale nie. Bijecie się? Nie. Na konferencji wasze duszenie to było coś, co było ustawione? Coś planowaliście, czy to był spontan? To był spontan, to nie było ustawione. Założył ci duszenie? Tak jest. A powiedz mi, no bo chciałbyś zmienić ten wizerunek, chciałbyś wygrać, no ale żeby wygrać to może brałeś sobie ciężki rywali, no wzięłeś sobie Dawida Malczyńskiego. Pierwsza walka atencja. To było, no trochę tak. To pokaz druga... atencji to był. Druga walka? Druga walka sądzę, że mogła trochę inaczej się skończyć, ale niestety się nie udała. Nie udało się. Trzecia walka, jeżeli chcesz poprawić swój rekord, musiałby to być ktoś słabszy. Masz kogoś na horyzoncie? Na razie ciężko mi powiedzieć. Myślałem coś tam o Cypisie. No, myślę, że z Cypisem byłaby spoko walka. Akurat mi też to się akurat podoba, to zestawienie. Drafonix powiedział, że możesz z tą walczyć, ale myślę, że znowu byś miał ciężko. Drafonixem mogłoby być ciężko. Mogłoby być ciężko. Więc no chyba lepiej byłoby zawalczyć faktycznie z Cypisem, z którym też może być ciężko, ale kto wie, na pewno łatwiej niż Drafonix. No tak. Będziesz miał już lepszy bilans, będziesz się przygotowywał. A teraz staję do ciebie, Tomku, najlepszy i najsłabszy zawodnik federacji Fame MMA. Krótka piłka, najlepszy? Najlepszy to mi się wydaje, że jest Kubańczyk. Okej. Okay. A najsłabszy? Kubik. Okej. Okay. Przegrał z Cypisem. 0-1 ma. To nie wolałbyś z Kubikiem zawalczyć? No, Kubik to też może wydawać się spoko opcja. No dobra, dobra. Fantastycznie. Dzięki. Dobra, za wywiad. Cześć Marcinie, witam. Jona.
Jak samopoczucie dzień przed walką? Wszystko w porządku. No, czekamy na media trening. Jutro robota. Jak robota. I tyle. Jest stres? Jest presja? Zawsze jest presja przed walką. A przed lwem to nie było, a myślę, że była jeszcze większa. Wyobraź sobie, co by było, gdyby mi coś z lwem nie poszło. Powiedz mi, czy ta walka nie jest dla ciebie najważniejszą walką w życiu? Nie. Nie? Nie. Znaczy jest ważna ze względu na aspekty, które tam zaistniały, za te podłości, za to s***ństwo, które emanuje z niego. Natomiast nie no. Ja w MMA się bardzo dobrze czuję, zawsze to powtarzam. Trzech włodarzy jest zawsze mi bardzo przychylny. Jeden w jakimś ostatnimi czasy gdzieś zaczął troszeczkę inną retorykę stosować. Mówię o Boxdelu. Nie wiem, z czego to wynika. Jeżeli szuka walki, ze mną nie znajdzie. Także, bo ja już naprawdę jestem... Nie zawalczyłbyś z nim? Nie. Jedyny ktoś, kto mógłbym jeszcze w przyszłości kiedyś z nim zawalczyć, to wiecie, kto to jest. Mówiłeś ostatnio, że sytuacja z Kasiuszem, jaka zaistniała, jeszcze bardziej cię zmotywowała do zwycięstwa. Czy przed tą walką jesteś najbardziej zmotywowany jak kiedykolwiek, żeby wygrać jednak, dać ci wszystko? Jestem zmotywowany, żeby dać ci wszystko, na pewno. Zapewniam was, natomiast bardziej chodzi mi o to, żeby mu wpierdolić już to, żeby wygrać, jeżeli... Chcesz go uszkodzić? Chcę mu po prostu dojebać i to jest... Ja nawet nie myślę o werdykcie, to mnie w ogóle nie tak... nie to, że mnie nie interesuje, to jest zupełnie... Chcesz mu legalnie wpierdolić? Chcę po prostu legalnie wpierdolić, nie dostać zarzutów. Okej. Chciałbyś go zagotować? Pewnie. Satysfakcja byłaby, co? Będę do tego dążył. Okej. Kurde, ale czekam na tą walkę. Ja myślę, że naprawdę w historii MMA myślę, że jest najbardziej wyczekiwana walka w tej chwili. Myślę, że jest jedna, która byłaby jeszcze bardziej wyczekiwana, ale to już to nie temat na dzisiaj. Z tobą, wiesz, do Ligi Górnej. Niestety tak. Okej. Dobra. Trzymaj się. Dzięki. Cześć Marcinie, witam ciebie. Siema. Cześć. Profesjonalne wywiady Wojciech Gola. Na oczywiście, łóżku. Od razu potem. Znaczy to. Stary, nie mów, bo już ostatnio ktoś napisał komentarz, że po ostatnim wywiadzie. Nie wiem czemu, że wiem, że co dzień jakieś dziwne sugestie. Tak. Ojej. No właśnie, stary. Co się wypnie. Nie, chcesz mnie teraz zapytać, bo. Nie, dobra. Jestem heteroseksualny. To jest sam tytuł. No ja też. Tak. Nie, ale nie każdy wie, że to dzięki Marcinowi Dubilowi poznałem swoją dziewczynę. Trochę tak. Bo ja już się nie. Byliśmy kiedyś w klubie tak. I... Na koncercie Kizo. Ja mówię, Wojtek, chodź na górę, tam taka dobra koleżanka jest. W ogóle mówię, że są trzy żony. Tak, że są, ładne, że są trzy ładne dziewczyny. No i Wojtek mówi, dobra, to jeszcze się ale przyjdzie. Ja też chciałem wrócić na piosenkę Champion, no bo Kizo wtedy tak. Akurat występował. No i właśnie tak to wyszło. Tak to wyszło, że poznałeś tam Patrycję. Dzięki. Spoko, oddasz mi fakturę, wystawię Słuchajcie, no jesteście z Marcinem, przed walką, jest stres, bliżej walki jesteśmy już? Nie. Nie ma? Nie, ja nie wiem jak to się dzieje, ale nie ma, w sensie na pewno mi bardzo pomaga to, że nie mam takiej presji jak Kacper, jednak ta presja z mojej strony jest trochę mniejsza, bo to on zbudował wokół siebie otoczkę osoby, która musi wygrać. Bardzo mi też pomaga podejście ludzi do mojej osoby, no i myślę, że to wpływa na to, że mniej tego stresu niż na pewno mogłoby być. Wiadomo, że jakiś tam jest, jednak jak sobie myślę, ja dzisiaj rano wstałem, mówię, o kurwa, ja się jutro będę bił w klatce. To zawsze jest coś nowego, ale zajebiście. Nowe wyzwanie. Ale to powiedzmy, że w jakiś sposób jesteś już trochę wygranym. Trochę jesteś, bo powiedzmy, że wiele osób zmieniło tobie zdanie. Tak, jakby to, ja się niesamowicie cieszę z tego, że przy okazji jakby akcji, o której ja się wizerunkowo bałem, czyli jakby wzięcie udziału w tej gali, no to wyszło z tego dużo dobrego i doprowadziłem do tego, że gdzieś tam nawet ten mój wizerunek się trochę odbudował. Wiadomo, że nie jest idealny, ale jest bardziej autentyczny i prawdziwy. Ale w jakiś sposób powiedzmy, że no zadowolony jesteś i nie żałujesz tej decyzji, że wziąłeś udział. Nie, ja jestem bardzo szczęśliwy, dużo mi to dało. Kacper powiedział, że po obejrzeniu traileru nawet nie skręcasz nogi, nawet o kilka stopni, żeby kopnąć. Jak to wygląda tak już po czasie?
Ten kudeł był nagrywany jakiś czas temu, więc zresztą... Kacper skręca za to za bardzo. No jakby ja też mam swoje uwagi co do treningów Kacpra. Okay. Wiadomo, że popełniam błędy i będę ich jeszcze popełniał masę, bo ćwiczę 2,5 miesiąca. Jakby dla mnie to jest oczywiste, że nie doprowadzę teraz tego do nie wiadomo jakiego poziomu. Natomiast no, to, że Kacper myśli, że jest nie wiadomo jakim zabijaką, spoko. Jakby niech sobie tak myśli. Najlepszy według ciebie zawodnik Fame MMA? Ze wszystkich gal. Paweł Tyburski. Najsłabsze? Ze wszystkich gal? Ojejku, to już nie pamiętam nawet. Szybki strzał, co ci przychodzi na myśl? Nie wiem. Nie wiem, dobra, dobra. Kasper powiedział, że to nie jesteś ty, ale że po gali się okaże, czy to jesteś ty. Jakby, że okaże się twierdząco, wiesz co chodzi? Nie, że się okaże, tylko że się okaże. Tylko, że się okaże. Tylko, że się okaże to. No to się okaże, no jakby... Jakby ja sobie gdzieś tam daję przestrzeń do tego, żeby pogodzić się z ewentualną przegraną, ale włożyłem bardzo dużo w pracy w to, żeby się przygotować i mam nadzieję, że to zaowocuje. Dokładnie. To trzymam kciuki. Dzięki. Witam ciebie. Dzień dobry. Powiedz mi, jak czujesz się przed swoją pierwszą walką debiutancką na dzień przed galą? Nigdy tyle nie zrobiłem dla siebie i swojego ciała w całym swoim 43-letnim życiu, więc czuję się doskonale. Rok trzeźwości, ponad 8 czy 9 miesięcy treningów. Wiadomo, im bliżej do walki te treningi były bardziej intensywne. Zdrowe odżywianie, także wszystko pod tą walkę właściwie w moim życiu się zmieniło. No czuję się jak maszyna po prostu. Od tygodnia już nie pracuję tylko nad ciałem, ale również nad głową, więc jestem gotowy. Sobota, maszyn. Czyli powiedz mi, jakby nie masz takiego stresu, bo powiedzmy zrobiłeś wszystko, co mogłeś, żeby przygotować do tej walki. Stres jest oczywiście, ja nie będę z siebie robił tutaj nie wiadomo jakiego kozaka i wojownika, bo umówmy się, że w kilka miesięcy nie da się zrobić 100% fightera z człowieka, który jakby od wielu lat się nie bił nawet na ulicy. Ale tak, zrobiłem wszystko. Kiedyś oglądałem film o Mike'u Tysonie, który wychodził poza treningami, które prowadził w dzień. Wychodził o 4 w nocy biegać, dlatego że wiedział, że jego przeciwnicy nie robią tego. I w jego głowie powstawała myśl, że on robi dużo więcej niż jego przeciwnicy. I ja też doprowadziłem się do takiego miejsca, gdzie dokładałem treningi tam, gdzie już nie trzeba było ich dokładać i tak w mojej głowie jest taka myśl, że ja zrobiłem dużo więcej, nie zlekceważyłem Filipka, zrobiłem dużo więcej, jestem przekonany, że trenowałem ciężej. Oczywiście w oktagonie może się wydarzyć wszystko, los, szczęścia, przypadek, poślizgnięcie, obojętne. Myślisz, że... Niezauważenie ciosu, cokolwiek, ale zrobiłem wszystko, żeby tą walkę wygrać. Myślisz, że ta walka potrwa bardziej na dystansie 3 rund, czy nie masz jakiegoś takiego... Wiesz swojego... co, jakby nie mam, mam jakiś plan masz na to. Masz wizualizację tej walki ogólnie? Mam wizualizację, mam nawet jakiś plan na to, ale jakby nie będę tu teraz tego zdradzał, bo to tak jak wiesz, no, generał wrogiej armii nie dzwoni do generała wrogiej armii i mówi: słuchaj, my na ciebie ruszymy konnicą o 9.30, a ten: dobra, fajnie, bo ja mam wilcze doły tam z przodu, nie? Aha, dobra, to z lewej flanki. Wiesz, no jakby ten plan zachowuję dla siebie. Zresztą ktoś mądry kiedyś powiedział, że każdy plan weryfikuje pierwszy strzał. No, zgadza się, może to się zmienić. Może on się po prostu zmienić radykalnie. Trzeba mieć wtedy plan awaryjny. Dokładnie. Albo intuicję i po prostu no, kombinować. No i swoje. Super. Dzięki wielkie. Dziękuję ślicznie. Zacznijmy tym miłym akcentem. Operator też? No. Jak dają, to wiesz, jak winię, to uciekaj. Warunki polowe. Ale jesteśmy. Tak jest. Paweł Tybulski przed wami. Witam was serdecznie. My już się znamy tutaj dłużej. Zawsze wiedziałem, że lubicie sobie też na ulicy się sprawdzić. Bardzo lubiliśmy. Czy nauczyło cię to jakiegoś charakteru? Czy żałujesz czegoś? Bo to naprawdę no, nie boisz się wejść do walki, nie? Umocniły cię te salutki. Całe życie tak naprawdę walczyliśmy. Jak już trafiłem do bidula, to walczyłeś o kawałek zupki chińskiej, nie? I od tego się zaczęło, że ja zawsze byłem nadpobudliwym chłopakiem, nie? Mhm. U mnie w rodzinie była dużo agresji, przemocy. Jakby stąd się wywodzi ta moja agresja później teraz, wydaje mi się, w oktagonie, bo to jakby nabyłem, nie? Urodziłem się już z tym. Mhm. I trafiając do domu dziecka, jak miałem 6 lat,
to ja już wtedy walczyłem tak naprawdę. Od tamtej pory to była cały czas walka, bo tam walczyłeś prawo dżungli, nie? Mhm. Silniejszy wygrywa. I o głupią zupkę chińską, jak ci ktoś nie obstawił, jak ty go poprosiłeś, zostaw mi kawałek zupki chińskiej i ci nie zostawi, to później dostał w trąbę. I tam cały czas były takie, wiesz, bójki. To było na początku dziennym, nie? Można powiedzieć. Mówi się na porządku czy na początku? Na porządku dziennym. A kto jest bardziej wycenny, czy ty czy Piotr? Wydaje mi się, że ja, aczkolwiek jeśli chodzi o walkę, to nie ma tutaj za dużej różnicy, nie? Bardziej jestem agresywny, taki bardziej nadpobudliwy w życiu codziennym, bardziej jestem taki, wiesz, ekspresywny i bije to ode mnie, widać to. Po Piotrku ewidentnie widać, że jest spokojniejszy. Twoim rywalem jest Arab. Wielu ludzi uważa ciebie za najlepszego zawodnika federacji bez podziału na kategorie wagowe. Pokazałeś się ostatnio bardzo dobrze w walce. Bardzo mi miło sobie. I teraz swoim rywalem jest Arab. Nie czuje zagrożenia, on jest dobry w parterze, wiele lat doświadczenia. Bardzo dobrze, bardzo się z tego cieszę, że ma tyle lat doświadczenia, dlatego że tym bardziej jak go pokonam, to pokażę ludziom, że nieważne ile człowiek trenuje, albo się to ma, albo się tego nie ma. Ja ciężko na to zapierdalam, mimo że trenuję MMA od lipca tak naprawdę. Przedtem to można powiedzieć, że odbywałem czasami treningi przeplatając to baletami. I czy ja się obawiam Araba? Nie, nie obawiam się Araba. Arab ma się obawiać mnie i ja mam stawiać warunki. Ja po prostu jestem pewny siebie, pewny tego, że wychodzę do oktogonu, ja wniosę to wszystko, na co ciężko zapierdalałem na ten okres. Ta moja pewność siebie, ona nie bierze się znikąd, wiesz, tak opowiedziałem sobie, będę pewny siebie. Tylko ja widzę, jak ja pracuję na treningach, widzę, z kim sparuję, widzę, jak sparuję, widzę swój progres, ja wszystko to obserwuję, ja się temu poświęciłem, wiesz. Ja jestem taki troszeczkę, że wpadam ze skrajności w skrajność czasami, nie? Jak balowałem, to bardzo dużo balowałem. I czasem tam poszedłem na imprezę, żeby ciało utrzymać, bo zawsze byłem estetą i lubiłem wyglądać dobrze. I jakby to tylko jeden aspekt był taki, który mnie motywował do tego, żeby iść na trening i coś zrobić, ale bardziej patrząc na figurę, a nie szlifować swoje umiejętności, bo nie wiązałem jeszcze z fejmem jakiejś tam dłuższej swojej przyszłości. A teraz się to zmieniło. Teraz chcę, żeby jak ludzie mówią fejm, to od razu mieli mnie gdzieś tam na językach i w myśli, bo chcę zajebiste walki dawać, dlatego się do tego przyłożyłem. Dlatego chcę walki właśnie z ludźmi, którzy trenują dłużej. Nie chcę się rzucić od razu na głęboką wodę, nie wiadomo jak, bo to też trzeba stopniowo małymi łyżkami, żeby się nie spalić. Ale uważam, że na to wszystko tak bardzo ciężko pracuję, że nie mam powodów do tego, żeby obawiać się Araba. W parterze, zresztą zobaczycie, jak uda mu się sprowadzić mnie, to zobaczycie, co ja robię w parterze, bo też widzę czasami komentarze, Arab cię podkręca w parterze. Jak można mówić Arab? Ja to zawsze sobie tak wchodzę w taką głowę takiego kogoś, kto to komentuje i myślę, po czym on może stwierdzać, jak on mnie nie widział w parterze nawet na treningu. Mm-hmm. Ja tego nie pokazuję. Rozumiesz? Ja zawsze tak wchodzę w tych ludzi głowę i czasem naprawdę ja sam łapię się za głowę, jak można pisać takie rzeczy. Ale nie obawiam się tego, też mi zadałeś pytanie, czy nie obawiam się tego parteru, bo gdzieś tam on z tego się wywodzi. Aczkolwiek do tego parteru trzeba dojść też, nie? No, walka zaczyna się w stójce. Walka zaczyna się w stójce i jak się skończy w stójce, to się skończy w stójce. Jak się skończy w parterze, to się skończy w parterze. Już Tańcula miał mnie wykończyć w parterze, a tak naprawdę to on był wykończony w parterze. To rozbiłeś go mocno. Poznaliście się już wiele lat temu, nasze życie się mocno zmieniło. Ja wtedy co show. Twoje to już w ogóle. Nie każdy wie, że ty bardzo mocno balowałeś. Oj. Ostatnio Kubel mówi, ty włosy? Oni to spoukładani? Oni balowali w ogóle? A tak naprawdę... Za trzech. Po trzy dni. Tam były melanż naprawdę grube od... Ja tak naprawdę od 18 roku życia... Sorry. Ja nawet już będąc z bidulu. Zaczynałem sobie właśnie 15-16 lat, kiedy miałem już mieć przed sobą karierę piłkarską i mnie ciągnąć ludzie do tego, żeby grać w piłkę i z tego się wywodzić, to ja już miałem ciągutki, żeby tutaj gdzieś wyjść, poimprezować. Ja nie mam problemu z tym alkoholem, nie jestem żadnym uzależnionym gościem, czy byłem nawet. Po prostu lubiłem imprezę. Ja byłem uzależniony od takiej imprezy bardziej niż od używek, niż od alkoholu. Mimo to, że mój ojciec był alkoholikiem i zachlał się, to nie mam tego, w ogóle obrzydza mnie to i później się fatalnie czuję z tym. Ale ciągnęło mnie zawsze do tej takiej fajnej przygody, co to będzie, ciekawość. I powiem ci szczerze, no ja już tam byłem, nie? Przez tyle lat, od 16 roku życia tak stopniowo sobie podciągałem tą poprzeczkę, że wychodziło czasami, że ja 3 dni
imprezowałem bez spania. No tak, wiem, że tam były ciężkie balety. Ciężkie balety. Po których... Czułeś się jak gówno. Jak gówno i później wejść dojść do siebie, to była katastrofa, ale tak było, no ja tego się nie ukrywam, wiesz, znasz moją przeszłość. I gdzieś tam cieszę się, że właśnie w tym momencie ja już jestem tu, gdzie jestem, tym, kim jestem, bo ja już tam byłem. Ja już to wszystko widziałem, ja już mam to ze sobą, ty też. No zresztą, ja też mam to ze sobą. Ty zresztą tak samo, bo tak samo nie imprezujesz. Przebalowaliśmy, ja już też swoje, wiesz. I chyba wiesz co, cieszę się, że to było wtedy, kiedy człowiek myślał o tym, jak zarobić kurwa na chleb, gdzie przenocować, żeby mieć na czynsz, na mieszkanie i, ale kurwa ważne, żeby było na tą małpkę do tego, na imprezę i tak dalej, a jakoś to będzie później. I człowiek wtedy, kiedy jeszcze tych pieniędzy gdzieś tam nie miał pomysłu na siebie, to wszystko jakby wydarzyło się wtedy. I to, co było już najgorsze i to, co to jest za nami i teraz jak już jesteśmy o to mądrzejsi i możemy zbudować coś fajnego, ustawić się, to nas już to nie dotknie i my już wtedy nie stracimy tego, co moglibyśmy stracić, no, nie będąc tam i nie mając tego doświadczenia. Tak, często jest tak, że niektórzy za młodu się nie wyszaleją, tak, się szybko ustawią, tak, a potem kurczę i dopada taka druga młodość. Tak, druga młodość. I wtedy, no wtedy właśnie może się psuć, nie? Zarówno i małżeństwa, i gdzieś tam się mogą psuć relacje biznesowe, potem to się odbija, a my już mamy to powiedzmy za sobą. Moja dziewczyna mówi do mnie tak, że gdzieś tam dostała same ochłapy, że ja jestem już tak wyimprezowany, wytegowany, że dostała same ochłapy. A ja uważam inaczej, ona dostała to, co już najlepsze, bo to, co najgorsze dostawały inne, a ja już jestem innym człowiekiem, staram się być codziennie innym człowiekiem, nie jestem jeszcze idealny, zawsze popełniam błędy, robię głupoty dalej, bo to w moim życiu jest jakby wkalkulowane, tak? Ja przyciągam takie rzeczy, po prostu taki jestem i Monia sobie zdaje z tego sprawę, ale cieszę się, że daję radę i wręcz przeciwnie, dostała tak naprawdę to, co najlepsze, bo uważam, że jestem lepszym człowiekiem niż byłem i tyle. Dwa szybkie pytania. No. Najlepszy według ciebie zawodnik bez podziału na kategorie wagowe w federacji Fame MMA? Kurde. Na siebie? Nie, znaczy nie chcę, jakby nie chcę chyba na siebie robić, nie wiesz, bo... Nie brata. Tomrat! Piątek Tyburski, tak. Nie chcę na siebie Piątek Tyburski. A najsłabszy? Najsłabszym zawodnikiem Fame MMA, o kurde, bo teraz zasięgnąć pamięcią tych pierwszych gal, no, to będzie, chociaż byłem z wami od początku. Tak, tak. Chciałem tylko wspomnieć, że u mnie w domu, pamiętasz jak przerabiałeś lupę w domu na komputerze, jeszcze ty się zajmowałeś tą grafiką, tak, jak to powstawało cały projekt, to było niesamowite. Jak przyjechałeś do mnie... Pierwsze gale to ja jakby dużo rzeczy robiłem wtedy. No jakby... wszystko, nawet no, tak, auto rozwaliłeś. Tak, nawet auto. Zostałeś, ale to było piękne, jak przyjechałeś, mówię, co wy k***a przychodzicie mi jakieś naklejki, fajnie, co to jest w ogóle, tak. Ty mi zaproponowałeś. Co to jest za projekt? I w ogóle od tego się zaczęło i dokładnie, super, cieszę się, że w ogóle się tak stało. Wracając do pytania, kto najsłabszym zawodnikiem? Dużo ich dużo, jest. Dużo, dużo. Dużo ich jest. Nie musi być najsłabszy, taki słabszy, co kojarzysz. Taki słabszy, co skojarzę. Oczywiście nie mam nic do niego, tylko mówię o umiejętnościach, ale wydaje mi się, że gdzieś tam no Olejnik słabo wyglądał, przegrał z Hejterem, który też jest bardzo słaby. No to jest taka, wiesz, dlatego dużo ludzi mówi Olejnik, więc to jest taki kombo typacyjny dla Tomka Olejnika. A wiesz dlaczego chyba tak mówię? Bo jest popularny i jest przegrał słaby. I jeszcze przegrał ze słabym. Tak, i jakby gdyby Tomek był tylko słaby, to by nie zapadł tak w pamięć, ale to, że walczył dwa razy, tak, i że jest taki bardzo wyrazistą postacią, jest popularny, no to gdzieś tam zawsze na pierwszą... Czyli skradł serca kibiców. Tak, skradł serca kibiców. Także Tomek Olejnik na razie wygrywa to ranking. Tomek Olejnik, nic mi nie pozostaje tobie życzyć jak tylko lepszej formy. Dzięki wielkie. Dzięki. Powodzenia na walce. Trzymaj się, dziękuję. Piotra! To jest taka gwiazda, że piętro po piętrze ma wywiady, rozumiesz? Normalnie. Teraz na jedynce, a potem na Zano do Kraniowskiego. Ale kto ma pierwszeństwo? No Wojtek Ola, wielki wodarz, kurwa. Czekaj, bo dodam k***a tego replinka z Pay-Per-View, musi być. Bo człowieku ten, się pali. Z Bogdanem gadałem, że jak będę miał pierwszy wynik, to ściągacie gwiazdę z UFC. No wiadomo. Bo jestem kurwa na trzecim miejscu na razie. To jeszcze jakiś masz czas. Dwóch leszczy mnie wyprzedza. Nie dubię. Nie może być tak, o chłopie. Król jest na pierwszym miejscu, wszystkie rekordy bije, więc ten rekord też musimy pobić. Pamiętajcie, jedyny replink najtańszy, 19,99 z Doncaster replinku. I jedyny, który nie zacina i nie ma zakłóceń, nie? Więc
wbijajcie. Żaden nie zacina. No żaden nie zacina, ale żaden nie zacina. Jest najlepsza opcja oglądalności. Jedziesz na wywiad do Kaniowskiego? No. No widzisz, Wojtek Wodarz ma pierwszeństwo. Ja też miałem być już pół godziny temu tam. Ryba na pany. Ryba jebany, jak Wojtek Gola mu przypierdolił ostatnio w tej rundzie, to do teraz chodzi w szumy mam w głowie. Gadałem z rybą, no. Mówi, że po tym ciosie od goli, to k***a szumy ma do tej pory. Szumy ma do tej pory. Dobra, wstawiam. Nigdzie się nie zacina, ale jak spieracie ale i chcecie, żeby HD, wiecie. Ale k***a, wszystko tak. Full wypas, full vision, k***a, no mówię wam. Zajebisty jest. Zajebisty reflip po prostu. No. Dobra, stresujesz się? Myślałem, że powiedz, no to co, no to odpiona, trzymaj się. Nie, no nie stresuję się. Ja już chyba wszystko przeanalizowałem, wszystkie opcje. Masz takie wizje na walkę już? Wiesz, jak to będzie wyglądać? Tak, no ja zawsze sobie wizualizuję każdy scenariusz i jestem przygotowany, nie? Żadnej wizualizacji nie miałem nawet momentu zagrożenia, więc no będzie rozwalony, nie? Chciałeś wyprowadzić Marcina z równowagi? Ja zawsze każdego wyprowadzam z równowagi, a nie, że chcę. Ja po prostu wyprowadzam, no bo oni są słabi psychicznie. Mam nadzieję, że go zmotywowałem, nie, do walki, bo tak jak zapowiada, tylko on, wiesz, zawsze zapowiada, a chuj robi potem, więc mam nadzieję, że tutaj chuj nie klepnie za szybko nogą czy ręką, tylko po prostu po moich ciosach głową o matę. Powiedział mi, że w tej walce miej liczyć się dla niego zwycięstwo, a bardziej liczy się to, żeby coś ci zrobić, żeby się odegrać, żeby cię zdokautować. No, czyli nie liczy się to, tylko to. No bardziej liczy się, żeby po prostu pokazać ci, wiesz, no zemcić się jakby, no to niech się dać ci legalny wpierdol. No to zapraszam, no to zobaczymy właśnie jutro, jak dostanie w pizdę. I jak wygrasz, co zrobisz? No, jak wygram, no to ja, tak jak mówiłem, odchodzę z pasem króla jako niepokonany, chyba że ściągniecie kogoś z UFC na kolejną galę, bo na kolejnej gali zamierzam bronić już pasa króla w boksie, a żeby, no wiesz, jakieś lepsze k***a z KFC mefedroniarze nie walczyli o pas króla, no to wolałbym, no, żeby to była gwiazda i potem po prostu ustalę ranking federacji cały, swój, kto jest. Kto jest na trzecim miejscu, kto jest na drugim miejscu, czyli trzecie i drugie miejsce będzie mogli walczyć między sobą o pretendenta do króla i wtedy się bawimy dalej, a jak nie, no to odchodzę jako niepokonany i tyle. Będziesz spełniony wtedy? Byłbym spełniony, jakbyście ściągnęli mi gwiazdę z UFC, a tak też myślę, bo ja jak mówię, to robię i... To... Ale zrobimy wszystko, żeby jednak udało nam się sprostać swoim oczekiwaniom. Mam nadzieję. No i zajebiście stary, no ty to robisz robotę, każdy wychodzi z jak najlepszą wersją siebie, jesteś zdrowy, jesteś w pełni sił. A ludzie mnie pytają na moich live'ach często, czemu do mnie nie przyjechałeś na ten sparring, na trening, czy to przez to, że po prostu już potem byś po tym sparingu ze mną nie mógł jeździć po innych? Nie, ale z chęcią przyjadę. Przyjadę do ciebie. Ale i sparring chcesz? Sparring chcę. A to przecież to już nigdzie nie pojedziesz. Chcę z tobą na sparring. A to już nigdzie nie pojedziesz. To nic. Czy ty wszystkim mówisz, żeby nie bili wodę? Nie, każdy może iść na p***dalasz, no bo rybiesz mi do teraz, a Amadeusz też dzisiaj k***a pojechał na 10. piętro na basen i szuka tam śniadania. Także k***a, ciężko chłopak. Stary, zróbmy to, przyjadę do ciebie. Dobra, przyjadę. 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 Nie boisz się? Kogo? Nie boisz się? Ale kogo? Pierdolu. Ale od ciebie? A nie, no od ciebie no że tak. To wiadomo. Słuchaj. Zrobimy ten spadek. Dobra. Chętnie. Dobra, dzięki. Zajebiście. Najlepszy zawodnik federacji Fame MMA. Don Casio Król. Najsłabszy zawodnik? To ma Fedroniarz chyba, Sid. Sid? Nie ma słabszego? Czyli sugerujesz, że w zestawieniu na przykład powiedzmy... Nie wiem, no wcześniej był Roślik, nie? Ten k***a Ferrarka. Bierzesz pod uwagę takich zawodników, którzy tam mają te gorsze rekordy, na przykład tak jak się rozmawiałem, nie wiem, z Tomkiem Olejnikiem, czy jest może Cypis, Kubik, czyli sugerujesz, że... na luzie. No k***a, widziałeś jego walkę, to no tak. Styl zombie, k***a, chłopie. No Cypis... Jak włączy, to... Cypisa to mefedroniarza, no? Cypis by rozjebał Ferrarkę i mefedroniarza naraz. Czyli sugerujesz, że no, ma dobry styl, tak? No bo widziałeś walkę z Cypisa. No tak. Cypis jest zajebisty, k***a. No wiem, jest zajebisty. Cypis jakby chciał, k***a,
to poza rankingiem bym od razu dostał szansę o pas króla, tylko że jesteśmy ziomkami, a ja nie chcę z ziomkami się bić, więc... No mi też się podobała ta walka, była zaskakująca, no i... No, myślę, że... ogólnie to bym tego Roślika dał je jako najsłabszego, ale że ostatnio wygrał ze Stołem na konferencji, no to ma już lepszy rekord, więc no... Mefedroniarz najgorszy. Czyli w zestawieniu takim olejnik Ferrari to też raczej... To... Myślisz, no, że... myślę, że olejnik by to spadł. Nie no, przecież wiem, że to jest przecież normalne, tak? Olejnik ma k***a 1-1 przecież, no tak? No tak? No tak. 1-1 czy 0-2 akurat. No ale dobra, ale to za trzecim razem mu się udało, k***a. No na pewno, wyższy, bo lepsze... wyższy ma lepszy zasięg ramion, a Ferrari k***a co potrafi k***a? Stoły wypalać. Jeszcze k***a wiewiór nie zdążył się zagotować, a ten już stół wyjebał. No trzeba być k***a pierdolnięty, głupie. Okej. Więc czyli... no tego Mefedroniarza... Czyli postawiłbyś jednak, to jest tam... Mefedroniarza byś miał, żeby obstawić w walce olejnik, powiedzmy, czy na przykład Seat olejnik, olejnik Seat to jednak ten 1000 zł na olejnik. Olejnik wczoraj mnie spotkał i mówi, że k***a czeka aż federacja mu zrobi pas ciula. No ten. No i tak bym zaryzykował. Tysiaka bym zaryzykował, k***a, jakby weszło, kurcie, to chłopie, k***a, zarobiony jestem w k***a. Nie, ale tego, Mefedroniarz coś wczoraj w cage'u też p***ł, że niby nie ma rywala. Ja mogę, tak jak mówiłem, wystawić Saszę, który jest ze mną, mój przyjaciel, okay, który nigdy nie miał styczności ze sportami walki i jestem przekonany, żeby go rozjechał. Masz na którymś policzku rzęsę, jak zgadniesz, to masz szczęście. Ale tak zrobił, to masz szczęście, ale miałeś po tej stronie, po swojej lewej. I tak no dobra. W dobry sposób, będę pamiętał. Wszystko wiemy, słuchajcie, także... Bo ogólnie, nie wiesz, robię team króla i zgarniamy wszystkie pasy w federacji. Wszystkie do mojego teamu będą tylko najlepsi, fakt, że... Czyli planowałbyś wziąć tam olejnika też. Olejnika nie. Olejnik nie. Cypisa bym wziął, no styl k***a. Czemu olejnik nie? Co? Czemu nie olejnik? Bo tam będą niepokonani tylko. A, no to czyli Cypis tak. Cypis tak, Cypis ma 0-1, ale no będę zgarniał i będziemy zgarniać wszystkie pasy, team króla robimy. Jak już stworzę dobry team, no to zaproponujemy UFC, żeby się napierdalać team na team. Okej. Dobry pomysł. Normalny. Ja zresztą widzę, bo Cypis ma dużo. Albo po prostu zrobimy walki, wiesz, z mojego teamu tam ktoś, bo były takie teamy, nie? McGregor miał swój team. No tak, Norman coś... Pałka był w tym teamie. No. Okej, taki czy Wrzosek? Klubowy bardziej. Nie, coś było coś takiego. No to ja zrobię i będą się bili między sobą, a potem ci najlepsi między sobą, czyli ja z Khabibem, że on ma pas niepokonany, ja niepokonany. No tak. Normalnie. I potem zwycięzca walki Khabib. Potem zwycięzca z Olejnikiem. No i tyle. No, dzięki wielkie, a teraz zapraszam cię czy idziesz na wywiad. Z Kaniarskim w końcu po godzinie. Dobra, Mateusz, zobacz jak się przygotowałem. Specjalny nowy mikrofon. No bardzo fajny, mam z tej samej firmy w sumie. Cieszę się. Słuchaj, wiem, że wiesz, dzisiaj robimy wywiad na stojąco, bo ty jesteś taki żywy, taki ruchliwy. Już tutaj widziałem, robiłeś walkę z cieniem, jesteś nabuzowany. Jak bardzo jesteś nabuzowany? No właśnie, jeszcze nie walnąłem energetyka, jestem od nich uzależniony, więc jeszcze nie jest tak, jak trzeba, ale zaraz walnę. Ile energetyków pijesz dziennie? 3. Duże. Dlaczego tak dużo? No bo powyżej są skutki uboczne, najlepiej, znaczy staram się pić 2, ale ostatnimi czasy przy treningach piłem 3. Kto ci powiedział, że po 3 są skutki uboczne? Nie, no po prostu to jest taka dawka kofeiny, po której powyżej występują skutki uboczne, ale jak wyrobisz sobie tolerancję, to nie wystąpią u ciebie. Ciekawe podejście, stary. No okej. Okej. Znaczy, domieszam się, bo ja na przykład jak nie piję energetyków, kawy czy też przedtreningówek, to wypiję trochę przedtreningówki i już mnie klepie.
A, no ja jestem uzależniony, to przyzwyczajony do kofy jestem, a innych pobudzaczy nigdy nie próbowałem. To bardzo dobrze. Powiedz mi, myślę, że przed jutrzejszą walką będziesz pobudzony bez pobudzaczy. Powiedz mi... Stary monstery walne przed bezpośrednio. Litry energetyka i wjeżdżam w wiewióra. No. Czyli może powiedzieć takie legalne przedtreningówki. Tak, no legalne, legalne. Jak oceniasz tę walkę? Czy jest to według ciebie twoja najważniejsza walka, czy któraś przyniosła tobie więcej stresu i większą presję? W sumie nie mam za dużo stresu i presji. Tak naprawdę no poprzednie walki dużo większe emocje jakby wywoływały stres, właśnie presję, bo miałem wrogów i zauważyłem, że wolę chyba się bić z ludźmi, których naprawdę nienawidzę, bo na przykład nie lubię wiewióra, ale nie tak, że go nienawidzę jakby, nie? Po walce każdy pójdzie w swoją, niezależnie od werdyktu, takie przynajmniej ja mam podejście, a wolę jednak na przykład dzisiaj już bym chciał, jakby przychodził, że cię zabiję, wiesz o co chodzi, żeby było, żeby czuł presję, że jutro ja nie wyjdę do ringu się z nim głaskać, tylko ja wyjdę tylko przysłowiowo zabić, nie? Chcesz go psychicznie przed walką już zgnębić? Właśnie nie, to nie chodzi, że po prostu przychodzę, widzę, że nie lubię tego gościa, ale nie mam coś takiego, że jak go widzę, to że armia aż mnie nosi, wiesz o co chodzi? Ale mówiłeś, że chcesz go zabić. No. Tak, będzie już w oktagonie, ale wolałbym już dzisiaj tą otoczkę, wiesz o co chodzi, że na przykład media trening, no jeszcze tego nie ma wszystkiego, bo nie ma prawdziwej nienawiści, ale zobaczymy dzisiaj po media treningu, może się wszystko zmienić, a nuż mnie, wiesz, na face to face coś zrobić, czy coś, nie wiem czegoś. Planujesz coś na face to face? Planuję naturę, ale nie ukrywam, że już chcę się być bojowo nastawiony do wszystkich, nie? Tak jak przed tamtą galą, to w tym miejscu, w którym stoimy, to przecież w chłopów z ojcem wjeżdżałem. Okej, okay, no pamiętam to zdarzenie. No dobra, to co? Uzowany byłem właśnie przed Polakiem, a tutaj jestem już, ale jeszcze nie to. No i oszczędzam właśnie swoje bodźce, dlatego nie piję energetyków dzisiaj, tylko jednego walnę. Dobrze, powodzenia byku na walce. Witam ciebie, mam pytanko. Ludzie nie wiedzą, czego się spodziewać do końca. Nie widzieli jeszcze twojej walki, wiesz, no nie każdy śledzi twoje losy, swoją karierę. Jest to twoja pierwsza tak naprawdę taka pierwsza duża walka na tak dużej gali. Czujesz presję i jak oceniasz swoje szanse? Wiesz co, ja się bardziej cieszę, ja się tym cały normalnie chodzę, jak sobie pomyślę o tym. Presji nie czuję, szczerze mówiąc. Powiem ci tak, no walczyłem też w Tajlandii na tych galach i tak dalej. Zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Większą presję jednak czułem tam, ponieważ no, tam to inaczej wygląda, tutaj fajnie przygotowania idą i tak dalej. Tam było większość takie na dziko wszystko. Szanse swoje oceniam. Myślę, że idę to wygrać. Chcę zdobyć ten pas. Jestem bardzo dobrze przygotowany, jestem zmotywowany, żeby wygrać. Chcę tu zostać gwiazdą, także muszę na pewno dać dobrą walkę, pokażę ludziom, na co mnie stać. Naprawdę mogę przyznać, że przygotowania fizyczne, mentalne, suplementacja, dieta, wszystko poszło tak, jak powinno, bez żadnej kontuzji, co się bardzo cieszę, bo przeważnie zawsze zdarzają mi się kontuzje w przygotowaniach. Tym razem wszystko poszło dobrze. No i wam pokażę, na co mnie stać. Powiedz mi, czy oglądałeś walki Alana i je analizowałeś? Oczywiście, no każdy zawodnik musi takie rzeczy robić, ze swoim trenerem oglądać, szukać błędów, szukać mocnych stron jego i tak dalej. Gameplan mam przygotowany na niego i po prostu jutro trzeba zrobić robotę, no. Spodziewasz się, że ta walka potrwa na pełnym dystansie, czy liczysz na knockout? Szczerze mówiąc, chciałbym ją skończyć szybciej, wiadomo, ludzie lubią oglądać nokauty, lubią jak się szybciej walka kończy, ale też wiadomo, Alan też ma umiejętności, walczymy w jego płaszczyźnie, czyli w K1, podchodzę z szacunkiem do jego umiejętności, także zobaczymy, jeżeli będą 3 rundy, to będą 3 rundy, ale jeżeli się uda, to będę chciał skończyć szybciej. Czy w Tajlandii nokautowałeś swoich rywali? Tak, zdarzyło mi się znokautować nawet tylko łokciem, akurat tutaj łokci nie możemy używać, no ale zobaczymy, no ręce też mam dobre, nogi mam dobre. Byłem na takiej gali w Tajlandii, w Bangkoku, jest to bardzo widowiskowe i właśnie na takiej walczyłeś? Tak. No najmniejszy, bo ty byłeś na jednej, wiesz, z najlepszych w Tajlandii tak naprawdę, ja walczyłem na mniejszej, ale to wszystko jak ci ludzie tym żyją tam, to obstawianie pod ringiem, te wosieki i tak dalej. Właśnie wytłumacz mi, na czym polega to takie obstawianie pod ringiem, jak oni krzyczą. Wiesz, każdy coś tam gdzieś krzyczy, podnosi rękę. Tak. Skąd oni wiedzą, kto co daje? Że ty się zakładasz z daną osobą. I pokazujesz na kogoś i krzyczysz? I podbijasz na przykład. Opowiedz nam, na czym polega takie obstawienie w Tajlandii, bo to jest tak ciekawe, stary. Tak. Ja oglądałem to przez całą galę, nie mogę rozkminić systemu.
To teraz powiedz mi, jak to wygląda. W Tajlandii ogólnie hazard jest zabroniony. Okay. Oni jedynie, gdzie mogą się pozakładać, to są walki Muay Thai i walki kogutów. To są jedyne dwie rzeczy. I to po prostu jest tak, że wiesz, ci, którzy się chcą zakładać, przychodzą pod ring i się zaczyna przekrzykiwanie nawzajem. Dokładnie. I na przykład umawiasz się z kimś, że obstawia 2000, że skończy się w drugiej rundzie. A on mówi, dobra, wchodzę w to. I zaraz jest druga runda się kończy. Okej, okay, ale tam to wygląda tak, że oni się przekrzykują. No tak, 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 bo oni się drą, że podbijam, że jeszcze więcej. Skąd oni, skąd oni wiedzą, że ktoś tyle dał, to się opierasz skąd na zaufaniu? Typowo się zakładasz z jedną osobą i między tą osobą się przekrzykujesz, możesz jeszcze z kimś innym się założyć oczywiście, wtedy masz więcej tych osób, ale to wszystko jest, wiesz, no typowo się opiera właśnie na zaufaniu, że przegrałeś, okej, dajesz mi pieniądze, ja wygrałem i tak to wygląda, no. Bo ja widziałem nawet sytuację, kiedy był taki jakby facet, który zbierał te wszystkie zakłady, jakby on się z tymi wszystkimi ludźmi, oni do niego krzyczeli. No bo wtedy jest takim gościem właśnie, on się zakłada ze wszystkimi po kolei. To są tacy ludzie po prostu, którzy tam lepiej stoją, jak to powiedzieć? Są no bardziej zamożni i tak, się chcą pobawić. I oni się chcą pobawić i sobie obstawiają z każdym, po prostu się zakładają. Lub po prostu walka jest typowo, że ktoś obstawia na danego zawodnika, na daną tą, ludzie się tam składają. Jak ten zawodnik wygra, no to oni się dzielą tym, co postawili na drugiego przeciwnika na przykład. I to też tak może wyglądać właśnie. Znaczy to niesamowite, to trzeba zobaczyć na żywo, bo to jest ciężko opisać, ale jak się już zobaczy, a ty widziałeś, to wiesz, no to są emocje i to takie, że naprawdę. No. Właśnie, to jest taki klimat. Wydaje mi się, że w MMA każda kolejna runda jest trochę jakby lżejsza. A tam jest na odwrót. Tam każda kolejna runda to jest co największe napierdalanie się. Pierwsza runda to wiesz, oni sobie tak chodzą, coś tam się kopną, coś uderzą. Druga już szybciej, a od trzeciej jak rusza ta maszyna, to w piątej, czwarta, piąta runda to już jest rzeź. Po prostu kto wytrzyma. I jeszcze w tajskim boksie te walki są takie, że wiesz, oni po prostu stoją naprzeciwko siebie i kto mocniej, kto więcej wytrzyma. Walka na wyniszczenie. I tam jest taka wymiana tych ciosów, że no naprawdę byłem pod ogromnym wrażeniem i tam już widziałem, że nawet najmłodsi Tajowie zaczynają walczyć po 10-12 lat. W Tajlandii zaczynasz walczyć zawodowo, jak masz 6 lat już. Takie malutkie dzieci, rękawice tylko i używają już łokci i wszystkiego. I wiesz, on za walkę taką dostanie na przykład 1000 tych tajskich batów, czyli 130 zł mniej więcej. I on rodzinie pomaga, rodzinę utrzymać, bo wiesz, rodziny są biedne i wystawiają, pomagają właśnie, znaczy dzieci pomagają rodzicom po prostu, żeby było na życie, no. Wiem, to jest niesamowite. Niesamowita determinacja w ogóle, jak widziałem tych zawodników. No to trzeba przeżyć, także polecamy naszym widzom i dzięki wielkie za wywiad. Dziękuję bardzo. Cześć. Powiedz mi, czy spodziewałeś się, że w tak spektakularny sposób i tak szybko zakończy się twoja pierwsza walka? Nie. Miał być to parter. Po lewym sierpie jakoś się udało uwalić. Myślę, że sam byłeś w szoku, że tak to się skończyło tak szybko i w tak łatwy sposób. Dokładnie, to miała być inna akcja, to miał być lewy cep, prawy prosty i wejście w nogi. No, mieliśmy takie z trenerem, wiesz, uzgodnienia, że tam miała być garda tu, garda z przodu, miała być zasłonięta i wtedy miałem łatwo rywala wyrzucić na podłogę. Powiedz mi, czy presja przed walką z Shellym jest większa? Shelly też pawa do ciebie z podobną nienawiścią. On mi cały czas podkreśla, że jest tak nabuzowany stale, że on już chce ciebie znokautować, chce ciebie zniszczyć. Duża agresja w stosunku do ciebie. Masz większą presję niż przed walką z Marcinem Neumannem? Z Marcinem to była naprawdę presja, mimo że co się działo w trakcie, bo nie wiadomo czy to też się odbędzie. To jest jedna sprawa. Druga to była moja pierwsza walka w klatce. Też nie wiedziałem, bo jednak Marcin trenuje ten boks ileś tam lat. No jestem pięściarzem, no to wiadomo, spodziewaliśmy się, że będzie mnie boksował, będzie mnie gdzieś obchodził z prawej, lewej, gdzieś tam może mnie zgarnąć i myślę, że to pierwsza jest najgorsza. Czyli teraz już jakby Shelly pomimo tego całego swojego wrogiego nastawienia, pomimo tych docinek. Słuchaj, wrogie nastawienie może być, on może być wrogo nastawiony, żeby się nie przepalił, nie spalił do walki, tak? Ja wychodzę na trzeźwo, ja mam zrobić swoją robotę, mam plan A, mam plan B, mam plan C, mam z trenerami zaplanowane, co mam na niego, jestem spokojny, ręka idzie w górę po walce i tyle. Nie każdy wie, ale jak ci zaproponowałem kiedyś Shelly'ego, powiedziałeś, że to jest zwykły dzieciak, którego byś walił z oktagonu. Dokładnie, taka była rozmowa, pamiętasz, bo rzeczywiście była taka rozmowa, tym bardziej ty mówiłeś, że to jest osoba z branży fitness, coś tam i tak dalej. Czy mówi, znasz go? Ja mówię, że nie znam. Wbiłem jego, pierwszy raz chłopa na oczy w ogóle widziałem, więc wiesz, no ja siedzę w fitnessie już dobre tam z 10-15 lat, więc wiem, kto startuje w zawodach, jest jakim czynnym zawodnikiem, kto jest dobry, kto nie jest. Pytam się później ciebie po telefonie, ty, a on startował w zawodach, a ty mówisz, no chyba startował w jakimś fitnessie, coś tam. Obejrzałeś jego filmy i wtedy stwierdziłeś? Stwierdziłem, że nie jest żadnym fitnessowcem, to jest jakiś bardziej tam ala motywator, ala tam, no nie wiem kto, coś tam się bije, coś tam imprezuje, coś tam trenuje, nie powiem, bo formę jakąś
jakoś tam wyśrubował, no widać, że chodzi na siłownię, także nie mogę powiedzieć, no bo chłopak trenuje, no co. Myślisz, że ta walka skończy się przed czasem, tak spektakularnie jak z Maciejem Najmanem, czy planujesz jednak dłuższy dystans? Ja będę to brał na spokojnie. Chyba że ruszy we mnie, to będę chciał to zrobić bardzo szybko. Jeżeli, no wiesz, no to może być różna taktyka, albo ruszy we mnie na pałę, no to mam sposób na takie coś. Jeżeli będzie chciał gdzieś tam latać i mnie punktować, no waży mniej. Myślałem, że będzie ważył na wadze ponad stówkę, a tam wyszło 95 ledwo, więc... Czyli chujatko dla ciebie. Ja sparowałem z chłopakami, którzy mają 110, 115, 120, dlatego to tak, ta waga trochę mniejsza jest, jeszcze troszkę niższy jest, także no myślę, że to jest mała waga jak na mnie. Okej, okay, no bo przygotowałeś się mega solidnie. Powiedz mi trzy słowa do Szeliego przed walką. No będziesz miał wpierdol za to głupie gadanie, to jest raz. Moja ręka idzie do góry. Pamiętaj, że ja zawsze daję 100% na każdym treningu. Znaczy ja się domyślam, bo ty jesteś tak zmotywowanym gościem. Zbudowanie takiej sylwetki, wiesz, ludzie mogą powiedzieć, że gdzieś tam, wiesz, to... No to jest mega, to jest mega praca. Tak. Dużo sterydów i tak dalej, i tak dalej. Sterydy nie mają tutaj nic do tego, bo teoretycznie powiem tak, znam chłopaków, którzy nic nie brali i w miarę robią sylwetki, ale to jest ciężka praca. Nikt nie zrobi takiej sylwetki, nie pilnując diety, nie robiąc cardio i nie daje z siebie 100%. No domyślam się, wiesz, że po prostu, wiesz, niektórzy mogą mieć naprawdę różne środki, a... Dalej, tak dokładnie, jak... dlatego wiesz, no duży szacunek, więc życzę powodzenia na walce. Dziękuję bardzo. Alan, szybka akcja przed ważeniem, po ważeniu jeszcze wrócimy do rozmowy. Jesteś w świetnej formie, ile schudłeś kilogramów? 16, ogólnie zrobiłem 9,3, półtora miesiąca, bardzo dobrze się czuję, bo jak byłem cięższy, czułem się jak, wiesz, taki czołg, nie? Taki, te ruchy takie były, takie, mówię, takie wolne, ale teraz się czuję perfekcyjnie, nie wiem, czy ja po nowym roku nie będę zbijał do 7,0, nie? Naprawdę, kurde, powiem ci, że im mniejsza waga, tym się szybciej czuję, tym pewnie się czuję, dynamit będzie, kurwa! Dynamika! Pokaż taką szybkość, chcesz, lewy, prawy. O, dobra, ale jaka celność! Masz to? Widziałeś tą celność? Nie no, zawodowiec. No jest szybutki strasznie, ale kurde, jest dynamika, jest szybkość. Szybkość, dynamika, jest forma, kurwa, jest i taka forma. Zwycięstwo? W końcu Alanik nigdy nie traci formy. I czy będzie zwycięstwo? Ten pas zostaje w Polsce, nie będzie kurwanego podróżowania po świecie. No i pasuje. Dobra. Musi przejść kwarantannę na pewno. No właśnie, a nie zostanie, on zostaje w Polsce, nigdzie się nie rusza. Ten pas tutaj będzie. Ale jak zatrzymał! Jeszcze raz. Jest postęp, widzę. Techniczny? Nie wiem, czy techniczny, ogólnie całokształt. Wytrenowanie organizmu, tlen, technika, wszystko poszło na plus. A jutro, no zobaczycie tego efekt końcowy. Amadeusz Ferrari! Jest Jona, Zusie. Dzień dobry. Jak z tobą rozmawiam, to ty jesteś taką słodką, grzeczną dziewczynką, a w oktagonie wchodzi w ciebie diabeł. Tak, to ten dualizm we mnie. Okay. No i co, dalej, jakieś pytanka. Ale to dobrze, że wiesz, że jesteś tutaj z jednej strony niepozorna, a z drugiej strony... Ale ja się czuję tutaj jak w domu, Fame MMA to tak jakby moja rodzina, może niezbyt długo i niezbyt blisko, ale bardzo dobrze się tu czuję, dlatego jestem taka uradowana i nie widzę powodu, żeby pałać jakąś agresją i nienawiścią. Przekieruję ją na oktagon. No, poza tym byłam ze Stiflerem u trener kwantowej i wczoraj cała złość mi odeszła. Okay. Tak jest. Powiedz mi, dzisiaj nastawienie do Dagmary jest takie bardziej pokojowe, czy neutralne? Neutralne. Okej, okay, face to face, coś planujesz? Może nie, jakiś tam... Nie, zostawiam wszystko na wejście jutrzejsze. Czekamy na jutrzejsze wejście, bo domyślam się, że... Powiedz mi, to będzie wejście troszkę w innym stylu? Nie powiem, nic nie mogę powiedzieć. W innym stylu? Zobaczycie. Totalnie coś innego niż ostatnio? Zobaczycie. Inna muzyka? Będziecie zadowoleni. Wierzymy. Także jutro Zusie wchodzi na pełnej mocy, czy spokojniej? Dobra, wiesz, że to będzie coś wyjątkowego. Będzie, tego jeszcze nie było. Jest ze mną Gabry Zielabski. Siemako. Słuchaj, wziąłem twój media trening. Techniki parterowe, obalenia, opanowane do perfekcji. Do perfekcji to przesadziłeś. Przesadziłem? Tak. Powiem ci tak, wyglądało to naprawdę dobrze. Czy planujesz
tą walkę sprowadzić do parteru? To znaczy, jakby będę się bił tam, gdzie będzie walka. Jak będzie stójka, to się będę bił w stójce, ale jak go obalę, to go obalę. Jak mnie obali, to też go poddam. Nie boisz się stójki Pawła? To znaczy nie, no ja Pawła nie ignoruję w żadnym wypadku, no ma dobrą stójkę, jest długi, jest agresywny, ale jakby jest też rozkminiony, o tak, rozkminiony jest. Przeanalizowałeś jego walki, rozpracowałeś jego, znasz jego słabe punkty, ma swój game plan, wiesz jak zaatakować. Tak, wiem jak zaatakować, wiem jak skontrować, zobaczymy czy będę taki mądry jutro, ale dzisiaj jestem. Widzę, że troszkę przed kamerą cię zjada lekki stresik, tak to odczuwam. Czy jutro... Jestem skromny, powiem. Czy jutro nie zjecie presja? Nie, no jakby nie, ja się czuję dobrze, może jestem rozkojarzony natłokiem wszystkiego i bodźców, ale jakby nie czuję dyskomfortu. Zachowujesz, widzę tutaj, no ty jesteś spokojny, opanowany, więc liczę, że jutro będzie dobra walka i trzymam kciuki. No ja jestem trochę jakby nakręcony, bardzo się fajnie czuję, ale rzeczywiście chyba tam ten spokój utrzymuję jakoś. Kozak, dzięki wielkie. Dziękuję. Marcin Dubiel! Po mediatreningu, Marcinie. Widziałeś Kacpra? Widziałem Kacpra. Co uważasz? Moja sprawa, co uważam. Wiele osób, jak to prowadziłem live'a na czacie na Instagramie FameMMA TV, no jednak zdecydowana większość była za tobą. Serduszka, masa fanek. Wiesz o co chodzi? Nie chcesz ich zawieść. Nie, no jak najbardziej. Chciałbym dać dobry pokaz umiejętności i mam nadzieję, że nam to wyjdzie. Kacper tam próbuje cały czas zbijać moją pewność siebie. Dzisiaj mówił, jaka to nie jest moja zła technika, jeśli chodzi o skręt nogi. Owszem, no ja ćwiczę 3 miesiące, popełniam masę błędów, ale wydaje mi się, że ta tolerancja tych błędów jest taka, że wystarczy, żeby go pokonać. Słuchaj, wyglądało to dobrze, obaj się spisaliście, także powodzonka. Słuchajcie, przed nami nasze piękne dziewczyny. Czy robił już coś z wami wywiad? Tak, ostatnio miałyśmy wywiad. Okej, to... Dzisiaj pierwszy raz. Powiedzcie mi, jak to jest być ringer i co czujecie stojąc tak przed widownią? Jest fajnie, ale jest czasami strach, jak jest taka agresja pomiędzy zawodnikami, więc dzisiaj tak było 2 razy, więc tak, wzięłam cię koleżankę za rękę i chodź, dawaj, uciekamy, zaraz coś się będzie działo. Tak, komentujemy cały czas z Marią, także tak, w międzyczasie. Są duże emocje na pewno. Właśnie zastanawiałem się, co czujecie, jak tutaj jest jakaś zadyma, to czy wy tak twardo stoicie, czy gdzieś tam uważacie cały czas? Czasami są uniki, ale ogólnie trzeba trzymać dobrą sylwetkę i uśmiech. Na jaką walkę najbardziej czekacie? Może po kolei? Ja chyba na walkę dziewczyn i Neymana z Kasją. No ja tak samo, dokładnie. Walka dziewczyn? Dziewczyn i Kasia. Ja czekam najbardziej na walkę dziewczyn, bo walczy to moja koleżanka Dagmara, także kibicuję jej jak najbardziej. A ja czekam najbardziej na walkę wieczoru, bo to jest duża spina między nimi, ale dziewczyny też, bo to jest zawsze coś nowego, nie? No właśnie zauważyłem, że widownia żeńska zazwyczaj czeka na walki dziewczyn. Jest ciekawa po prostu, co dziewczyny potrafią, bo to jest nowe w sumie i jest tego mało. A czy któraś z was chciałaby zawalczyć w oktagonie? Nie. Ja bym w sumie nie odmówiła. Zobaczylibyście Weronikę w oktagonie? Ale nie wiem, kurczek, z kim? No właśnie. Nie. Ja na pewno bym kibicowała. O. Bardzo. Tak, no ciężko byłoby chyba dobrać mi przeciwniczkę. A dlaczego? Jesteś taka dobra? Nie, chodzi o to, że jestem bardzo drobna. Mała Ania? Mała Ania? No właśnie. No, to była aniołkiem bardziej w oktagonie. Z takich drobniejszych dziewczyn na pewno by się znalazła jakaś taka dziewczyna. No, wiecie, piszcie w komentarzach. A ty duża? Myślę, że nie. Myślę, że rola ta, która teraz jest okej. Okay. Ja też tak uważam. Wolę być taką ozdobą tej gali. Już fani się pytali mnie na Instagramie, czy ja nie zawalczę, ale nie mam na razie takiego zamiaru. Okej. No słuchaj, dziewczyny, to dziękuję wam bardzo. Dziękuję, że tak pięknie ozdabiacie tą całą galę. Do zobaczenia jutro. Trzymaj się. Cześć, dzięki. Tego się chyba nikt nie spodziewał, ale gwiazdą dzisiejszej konferencji jest... Wiewiór! Nikt inny jak Wiewiór. Stary, co tam się wydarzyło?
no chyba Ferrari poczuł do mnie jakąś chemię, bo tak mówił, nie? Więc na szczęście walczymy w K1, nie w MMA, to się nie będę musiał obawiać, że mnie tam będzie gdzieś łapał, nie? Wiewiór ma epicki śmiech, no jak to nie lubić Wiewióra? Ja zarówno jestem i za Amadim, i za Wiewiórem. To jest dla mnie jedna taka bliżej sercu walka, bo za was tak już, kurczę, wiesz, bardzo sentymentalna walka. I kurde, no trzymam kciuki, żeby było tak dobrze jak na konferencji. No ja mam nadzieję, że będziesz tak śmiesznie jak na konferencji, jak będzie dostawał ciosy, a nie będzie mógł mnie wiatrakami trafić, nie? Jest przed nami Dagmara. Dagmaro, powiedz mi proszę, szokujący debiut, powiedzmy, że wiele osób może ciebie nie kojarzyć. Na co dzień zajmujesz się, może powiedzieć, że jesteś modelką? Może powiedzieć, że jestem modelką. Influencerką, sport nie jest ci obcy. Jesteś dzisiaj spokojniejsza? Wydaje się, że lekko przestraszona. Że jestem przestraszona? Nie, po prostu dla mnie stresowe było to, że Magda razem z moim trenerem troszeczkę się spóźnili i tak jakby na ostatnią chwilę i myślałam, że nie dojadą, ale na szczęście dojechali i to było jedyne chyba, co mnie stresowało. Zestresowałeś się, tak mało. Czy wiesz, jak to jest? Dzisiaj jest wsparcie na 99%, ale za jakieś 5 minut to się zmieni na 100% i do jutra już na pełnej, nie? Czyli wychodzisz na pełnej, twoje nastawienie, no myślę, że jest trochę wrogie, bo no chciałabyś wygrać, zależy ci na tym. Dlaczego wrogie? Jestem... Na konferencjach było wrogie. Nie, absolutnie, to ona wcześniej naskakiwała na mnie w internecie, ja po prostu chciałam odpowiedzieć, a że ją zalałam gdzieś tam falą po prostu informacji, co ją wzburzyło, no to już nie moja wina, no. Ja będę walczyła nie z nią jako z nią, tylko z osobą jako z zawodnikiem. Pytanie, które mnie ciekawi, jeżeli chodzi o ciebie, co na przykład zrobisz, gdy zacznie ci lecieć krew, zaczną się pojawiać pierwsze blizny, poczujesz, że tam gdzieś możesz mieć rozbitą twarz, czy nie boisz się tego, bo powiedzmy, że no, robisz zdjęcia, jesteś insta-modelką, czy nie boisz się, że coś się stanie? No to mnie podszywają, no jak skończy się walka, to dopiero będę się nad tym zastanawiać, w walce nie ma myślenia o takich rzeczach. Czyli twarz nie szklanka? Twarz nie szklanka. Twarz nie szklanka? Byczki! Okej, okay. No dobra, fajny byczek z siebie, Dagmaro, także dziękuję tobie za rozmowę i jeszcze tutaj powodzenia na walce. Jesteśmy z Alanem, jak po ważeniu, słuchaj, czy wzbudził w tobie grozę pozytywny pająk? Absolutnie, absolutnie, moi drodzy, ja jestem bardzo dobrze przygotowany, więc to będzie bardzo dobry bój, ja się cieszę, tak jak mówię, że jestem underdogiem w tej walce, więc na pewno wielu was zaskoczy. Tak, wiesz, pająk przygotowywał się w Tajlandii. Czy przeraża cię to, że tam walczył? Że sam wiesz, jak wyglądają walki w Tajlandii? Wiem, ale ja mu pokażę, że nie muszę wyjeżdżać do Tajlandii, żeby być dobrze przygotowanym. No i o to chodzi. Czyli po prostu robisz jutro, dajesz się 100%. Robię robotę jutro i się bawimy, tak? I w końcu będę miał chwilę sobie dla siebie odpoczynku, bo obiecałem sobie, że przez 3 tygodnie nie pójdę na salę, bo chcę w końcu odpocząć. Naprawdę, chcę spędzić czas z bliskimi i po prostu odpocząć. To tak, powodzenia. Dziękuję. Ale weszło, co? No. Jestem z Bestią! Co się wydarzyło? Widziałem tam atak Piotra Szeligi na ciebie, jakiś front. Co się zadziało? Nie wiem, co się zadziało, emocje chłopakowi puściły. Psycha-sitting? Myślę, że tak. Czy cieszysz się, że ochrona też pewnie zadziałała, czy wolałbyś, żeby do ciebie doszedł? I tak miałem jego nogę, więc co to za różnica. I tak bym go obalił, tak bym go obalił. No dobrze, ale wszystko wyszło dobrze, jutro waleczka, robicie robotę. Jestem k***a ready, naprawdę. Jesteś ready, dzięki wielkie i powodzenia. Jest do Multalcio. Witam. No już od dłuższego czasu prowadziliśmy rozmowy. W końcu doszło do walki, fajnie się prezentujesz w stójce, w parterze pewnie również. Myślę, że hejter był dzisiaj przerażony. Może coś w tym jest. Próbowałem z nim porozmawiać na face to face, ale za bardzo chyba nie chciał rozmawiać. No to wyglądało tak, jakby zrobił wielką kupę w majty. Zobaczymy. Znaczy nie sprawdzałem w sumie, nie widziałem go od tyłu. Znaczy ja powiem tobie, że byłem zaskoczony, bo jeszcze nie widziałem tak przerażonego zawodnika. Myślę, że troszkę się pogubił. Czy ten face to face dał tobie pewność siebie? Znaczy ja od początku jestem pewny siebie, bo wiem z kim trenuję i wiem ile trenuję, więc jakby to była po prostu formalność, to face to face i to ważenie i media trening.
Czyli już tylko walka to jest czysta przyjemność i zwieńczenie tych ciężkich treningów? Tak. No wiadomo, dopiero 3 miesiące treningu, więc też nie ma nie wiadomo jakich umiejętności, ale wydaje mi się, że jak na 3 miesiące jest okej. Okay. Wcześniej coś cyrkowo trenowałeś, mówiłeś mi kiedyś. Coś, chwilę. Rok, boks, 3 lata temu. To widać, fajne duchy, ta stójka jest dynamiczna. Hejter ci zarzucał, że w ogóle jesteś no-name'em, a to on jest tutaj gwiazdą. Czy tak jest? Chyba komentarze pod trailerem go zweryfikowały, więc tyle powiem. No ja jestem wdzięczny za to, co mam. 500 000 właśnie prawdopodobnie jutro dobiję. Dla mnie to jest bardzo dużo, więc super. No ja właśnie powiedziałem na konferencji, że nie wiem, czy on wie, że masz 500 000 na subów. To jest bardzo dużo. No tak, może nie wiem, może nie zrobił researcha, ale to nie pierwszy raz, bo prywatnie na telefonie przed pierwszą konferencją to samo mi zarzucał, więc... Okay. Dzięki wielkie i powodzenia na walce. Dziękuję. Jest ze mną Paweł. Cześć, witam was serdecznie. Paweł, to był chyba najbardziej intensywny stand-down dzisiejszego dnia. Powiem tobie, że Adam się tego nie spodziewał. To był, myślę, że jakaś część gameplanu? Nie, ja taki jestem, wiesz. Zresztą ma poprzedni face to face tak samo, ja tak reaguję, wiesz. To, że go pchnąłem, to też był odruch bezwarunkowy, ja tego nie planowałem, po prostu stawiał się. A jak mi ktoś staje na drodze, no to przepycham tą przeszkodę. On jest moją przeszkodą, więc muszę go po prostu zniszczyć. Przeszkodą do sukcesu? Tak jest, no ja go lubię, ale już jest walka, już ta walka się toczy. I teraz ten czas jest moim czasem i po walce możemy iść na piwo, ale teraz nikt do mnie już też nie podchodzi. Po prostu mamy, ja tak mam, ja tak muszę się nastawiać i tą walkę już zacząłem. Po minie Adaba widziałem, że jest bardzo zdezorientowany, lekko zdziwiony i taki f***wiony. Zaczął, że to nie są żarty, że to jest wojna. Naprawdę widziałem, że tak go to poirytowało. Zobaczył, aha, okej, k***wa, nie? Tak to wyglądało. Ma przedsmak tego, co będzie w walce, co będzie w oktagonie, jak wejdzie do niego i zamkną drzwi. Ja nie będę, wiesz, uprzejmy. Tu już się to zaczęło tak naprawdę i ja już to wygrałem. Ja widzę w jego oczach swoją wygraną. I tak jest, i tak będzie. Kozak. Widzicie, gra psychologiczna, zajebiście. Powodzenia. Cześć. Jest ze mną Shelly, po konferencji ważenia. Shelly, co tam się wydarzyło? No co się wydarzyło? No weryfikujemy tego pana dalej. No tutaj, hura, bura, ła, gdzie ty jesteś, że się przestraszyłem, bo nie byłem na konferencji. No jestem, no i co? No i nic, psycha, sitting, wargi się trzęsą, szczęki się trzęsą, a jutro szczęki będą pękać. Gdzieś tam był atak na bestię, nie wytrzymałeś podczas ważenia. Ochrona dla ciebie, na twoje nieszczęście, jest za szybko wjechała. No bez kitu, ale chłopaków macie dobrych, przyznam. Czy nie uważasz, że możesz się za bardzo podpalić i jutro się wypalisz? Tak uważał bestia. Nie, wiesz co, ja przetrenowałem tyle czasu, zrobiłem tyle sparingów, że ja po prostu ten taki jakby stan emocjonalny, taki krytyczny już osiągnąłem w tym momencie. Teraz już po prostu wytonowałem, jutro wychodzę i na amerykańskim luzie po prostu robię swoje. Tak jak ci powiedziałem ostatnio, czyli hokeista w pozycji rewolwerowca. Okej, chcę to zobaczyć. Powodzenia. Dzięki wielkie. Zapraszam was do zakupu pay-per-view, link znajduje się w opisie, bo już za kilka godzin prawdopodobnie, albo nawet nieprawdopodobnie, najbardziej wyczekiwane widowisko tego roku, gala Fame MMA 8. Link w opisie, widzimy się tam. Be! Jesteśmy już po media treningu, po konferencji ważenia. Jak widzieliście, było zabawnie. Wiewiór dzisiaj stał się bohaterem tego wydarzenia. Było dużo emocji. No i co, słuchajcie? Do zobaczenia, wbijacie w link w opisie, pay-per-view, a już za kilka godzin widzimy się w oktagonie. K***wa. Znaczy to ja dzisiaj nie walczę, nie, ale mnie poniosło. Takie emocje są tutaj, no. Wbijajcie, byku.